Witam was tutaj, cześć, to mam Wiznosz, zapraszam was na kolejny odcinek z Cities Skylines Industries. Zaczynamy, kolejny odcinek. Przynajmniej nie fascynujące torowisko. Chociaż autostrada tutaj to też taka... taka odjechana trochę. Dobra, nie pokazuj mi tutaj korków naszych. I tak, zaczynajmy od problemu... no tak... ulepszyłem tu drogę. Musiałem te wszystkie budynki trochę poprzesuwałem. To jest pierwsza rzecz, którą możecie zauważyć na pierwszy rzut oka. Po drugie, tutaj dobudowałem multum nowych budynków. To jest druga rzecz, którą możecie zauważyć. I to całkowicie muszę jeszcze przebudować. Chodzi o to, żeby oni wszyscy jechali w jednym miejscu, jeżeli chcą to... wiecie, jeździć tutaj z przemysłem. Natomiast tutaj to ja widzę, że jeszcze trzeba z nimi się dogadać trochę. Bo póki co, to nie jest to jeszcze. Dobra, macie tutaj tyle tych pasów, już nie wam będzie. Ale tutaj to jeszcze trzeba niestety trochę to zmodernizować, tak żeby tutaj nie była dwukierunkowa droga, tylko jednokierunkowa. I wtedy to w teorii będzie miało prawo działać. Może nawet to na odcinku jeszcze zacznę to modernizować, ale dobrze. Rzeczy ważne i ważniejsze. To można wyburzyć. I mamy duży popyt na ludzi. Ale zanim popyt na ludzi, bo ludzi sobie tutaj osadzimy, co nie? To naszą farmę trochę sobie powiększymy dzisiaj. Natomiast jak tam nasza ropa? Okej, dobra, ty nie masz już surowców. Dobra, to było akurat do... w miarę do zrozumienia. Możemy tu się spalarnię postawić. W sumie czemu nie? Niech już będzie. Dalej, tutaj się to wszystko w miarę dobrze działa. Okej, czyli jeszcze żadna z naszych morskich platform wiertniczych. A nie, ta zrzędzi już za mało surowców naturalnie. Dobra, no to dobrze. Pokaż, gdzie jest dużo. O nie, jednak. Aha, z daleka po prostu nie pokazuje. Dobra. Czyli... to. Tutaj jest już mało, no w sumie jest mało. Dobrze, miejsce, gdzie jest jeszcze, to jest tu i tu. Dobra, to spróbujmy to przenieść jakoś tak sensownie w miarę. O! Bo tutaj to chyba nie mam szans zmontować tego. Dobra, niech będzie należy tutaj. Tu się teraz tak wszystko zaczęło budować, to już niech tutaj będzie. I stąd tutaj będzie dojazd do tej... nie, do tej głównej drogi, już niech będzie. Dobra, tak, bo tutaj to się tak zaczęło teraz wszystko ładnie budować, to już niech tak to chwilowo będzie. I pozostanie. Tu widzę swądegą, że druty są niepotrzebne. Tak, bo tutaj się wszystko zaczęło już teraz łączyć przez te platformy wytnicze, jest ich tutaj tak dużo. Dobrze, ale tak, co na pewno dzisiaj się zajmiemy bardziej? Po pierwsze zerknijmy sobie, jak ta nasza linia metra, którą zbudowaliśmy w ostatnim odcinku. Okej, widzę, że chyba całkiem dobrze. To jest ta żółta. Okej. Dobra. Wow, 400? Tutaj. Tu to było do przewidzenia, że tu będzie dużo ludzi. 1000! O kurczę. Ojejku. Dajmy tu sobie 12. Tu będziemy stale monitorować. Jak to się tam rozwija. Wiem, autobusy mieliśmy się dzisiaj zająć, ale nie może koniecznie nie w tej chwili. Bambaje. Ojejku, 400. Kolejna jakaś wielka linia. Nie, tutaj jest zmiana dobrze. Tutaj ja bym wręcz powiedział, że można trochę zmniejszyć. Dajmy sobie 29. Tak, pokaż mi tu jeszcze 311. Dobra. No tutaj nie ma jakichś, nie wiadomo, jakichś wielkich skoków. I tu jest jeszcze ta. Okej. Nie, dobra, na razie liniami to jeszcze tutaj nie będę zastanawiać. Jeśli już coś można zrobić, to tutaj zrobić ścieżkę, tak za tym. Tak, bo tutaj nawet nie wiem, czemu tej ścieżki nie ma, bo to się by przydała. Pierwsze G, wyłącz to. I tutaj dojście, o, proszę bardzo. Tak, tutaj to się przydaje. Tu można zrobić ścieżkę. Chociaż tutaj, to będzie chyba bamba jeszcze jechać tam dalej. Przecież nie pamiętam, tu chyba już nie ma miejsc. Tak średnio z tym jest. No, ale nad tym pomyślimy jeszcze. Możemy tutaj zrobić jeszcze ścieżkę. No, proszę bardzo. A tutaj to już sobie chodzicie. Dobrze, i bardzo dobrze.
Swoją drogą, jeśli gdzieś by się przydała jakaś ścieżka, to byłoby to stąd. Czekaj. Tu jadą te bambaje, co nie? Ja mam podły pomysł. Zresztą ja głównie mam takie złe pomysły. A co gdybyśmy puścili tego bambaja, że on tu by się zjechał, tu by miał przystanek i tu by dalej pojechał górą i tu by zjechał? Dobra, zacznijmy od czegoś takiego luźnego, a później już przejdziemy zaraz do Industries. Tak. Możemy też zacząć od czegoś takiego. Od takiej drobnej rozbudowy bambajów, a później to już. Później się zajmiemy tym, co mieliśmy się zajmować, czyli rudą. Dzisiaj w końcu zaczniemy sobie nasz nowy przemysł. Tak, długo już na niego czekaliśmy, ale. Ale czas w końcu trzeba go zacząć. Dobrze. Okej. G wyłącz. Dobra. Tu sobie zrobimy w ten sposób. Tak, tu będzie lekka modernizacja. Ja już to z góry mówię. Na przykład tutaj to trochę będzie krócej jechać. O, dotąd. Tu będzie w dół. Dobrze. Tu sobie przejedzie. Swoją drogą, mam dla was dobrą wiadomość, bo dzisiaj nagrywaliśmy materiał polityczny. Ale jest też zła wiadomość a propos tego materiału politycznego. Źle się cały nagrał. I musimy jeszcze raz go nagrać. Więc niestety, szkoda, szkoda, bo bardzo fajny wyszedł. Ale musimy cały nagrać, bo się. No, z Ekszyna zacząłem korzystać i. A właściwie to kolega mnie tutaj namówił do tego. I no, niestety nie działało. Bo OBS nie chciał działać dobrze, tak jak tutaj bym chciał. No i się porobiły problemy. Ale spokojnie, powinniście mieć tam materiał jakoś już wkrótce. Powiem po prostu wkrótce. Żeby nie mówić kiedy. Dobra, czekaj, to wybuszmy. I. Okej, da się tutaj zrobić zjazd. Świetnie. Dobrze, czekaj. Kapsa to ja tutaj nie chcę. Dobra. Czekaj. Te przystanki na razie pousuwajmy. Dobra, ten jest dobrze. Do tego trzeba jeszcze przystawić. I to. I to. Dobra, teraz powinno to dobrze jeździć. Tak mi się wydaje. A, no i tu macie przystanek swój własny, właśnie. Żeby nie było, że zapomnę. Przepraszam bardzo. Tu widzę, że trochę ludzi chodzi. Będziecie mieli teraz tutaj przystanki. Możecie z nich korzystać. Cwanego będzie od razu przejeść tutaj do dworca. Sądzę, że z tego to im się spodoba. Dobrze, ale to była taka krótka wzmianka. Wracając tutaj, rozbudujmy sobie. Co to tu kurczę robi? Tlony. Przenieść tutaj. Dobrze, dawaj mi tutaj farming. Dajmy sobie tutaj jeszcze duże. Pokaż mi tutaj, gdzie mniej więcej są te jeszcze nasze surowce. Tutaj. Tu. Tu i. No dobra, tutaj już jest ich mało, ale nie będzie. Chyba, że zacznie zrzędzić, że jest mało. Nie, póki co. Póki co jest dobrze. To jest dobrze. To samo byśmy sobie zrobili po tej stronie. Tu możemy dać trochę więcej szkółek. Czekaj, daj to. Albo pastwiska. A nie, pastwiska mają inne wymiary. Nie, to pastwisk nie chcemy. Pastwiska będą gdzie indziej. Wmontujemy. Dobra, wracając do tego, tutaj musimy sobie to odmierzyć, więc sobie dajmy to w ten sposób. I tak. Czekaj. Dobra, tutaj widzę, że to w miarę tak będzie tu szło. Dobra, tu sobie na razie powiększmy, a to zaraz sobie skręcimy i zmniejszymy, to dopasujemy do tego, nie? Dobrze, tutaj niech będzie to w ten sposób. I daj tutaj te duże. Duże mówię. Ciach. Ciach. Okej, dobra, tu jest zrobione. Stąd puścimy sobie naszą wodę. I czekaj. I tutaj. I tutaj. Dobra, to się będzie w miarę tutaj budować. Tak samo będzie stąd i tutaj. Dobra. Jeżeli chodzi o tutaj o to, to tak. Tu mi duży już niestety nie wejdzie. Co jest szkoda. Ale wejdzie mi tu duże pastwisko.
I to jest dobra wiadomość. Dawaj, pastwisko. Wiem, pastwisko nie potrzebuje tego i tego i owego. Ale już nie będzie. I tutaj jeszcze takie coś małego. Dobrze. Tak, to to byłoby na tyle z tego. Bambaj, Bambaj, niech tu ma przystanek. Bo to się przyda tutaj. Dobra, tutaj jest przystanek. Wy tutaj tak, na razie możecie marudzić. Jeśli coś, to jeszcze tutaj sobie czekaj, daj tutaj dojazd. O, proszę bardzo. I tutaj jeszcze nasz farming. Nie, tutaj czekaj, tu były drzewka. 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 I drzewka. A to co to jest? Duża szkółka szklarnia. Aha. A, tu jest tego dużo. Dobra, niech będzie szklarnia, ciekawe wygląda. Nie, dobra, nie, szklarni tutaj nie chcę. Daj mi pomarańcze, albo nie, czekaj. Gruszki? Dobra, niech będą już gruszki. Tak, bo tutaj chcę, żeby to w miarę ładnie wyglądało. Dobrze, tutaj się kurkuje, czyli nic nowego. Tutaj im własny dworzec postawimy, tak wspomnianego. Dobrze, wracając, tak. Chciałbym już to rozbudować tutaj sobie naszą rudę, bo tutaj zaczniemy od rudy. Tam będzie później, co nie? Ale najpierw niestety trzeba ludzi rozbudować, bo jest popyt, a ja niestety nie mogę lekceważyć popytu, bo później gra mnie denerwuje. Później gra mnie lekceważy. Więc tak, zacznijmy sobie od tego. Nie. Tu sobie narysujemy drogi. Czekaj, to sobie wybuszmy. Tutaj ten tu, ta droga. Dobrze, tyle możemy sobie wyburzyć. No ją tutaj zaraz zbudujemy oczywiście, żeby była, ale póki co możemy sobie to wyburzyć. Dobrze, tutaj widzę, że rzeczywiście jest trochę jeszcze miejsca. Czekaj. Jeżeli byśmy sobie tu, nie to. Tutaj powiększyli to, o tak, ciup. Tutaj to oczywiście można zamknąć. Tu też, bo tutaj się nam wybudowali ci frajerzy. A stąd tutaj będzie się to dalej ciągnąć. Dobra. Tak samo tutaj też nie, bo tu... O właśnie, możemy sobie zrobić naszą dzielnicę tutaj. Zresztą bardzo tu będzie nasza ruda. Ta. Tutaj. Tu dużo będzie ta ruda. Ciach. I stąd... Czekaj. To tu jeszcze się to pociągnie. Ojejku, jakie to jest długie. Dobra. Niech już będzie aż takie długie. Tu dużo dudy będzie. Dobrze, ale zanim... Czekaj. A to nasz farming, to też trzeba tu przyciągnąć, bo on tu się będzie dalej. To nie będzie osobny farming, tu będzie ten sam. Bo on tu się w przyszłości połączy ze sobą, ale... Póki co jest tutaj ruda, więc będziemy korzystać z rudy. I tutaj, tu. Tutaj, co nie. Się to będzie wszystko budować. Tam, gdzie nie, na przykład nie ma, jest dużo białego, jak na przykład tutaj, to tu nie będzie ludu, tak jak możecie się domyślać, tu będzie coś innego. Tu jeszcze nie wiem co, ale tutaj coś będziemy montujemy. Dobrze, wracając do tych frajerów. Dajmy sobie młyn. Tak, bo młyn nie jest jeszcze jakiś strasznie wrzeźnia, to jest duża. Ewentualnie, dobra, mleczarnia, a naprzeciwko młyn. I jeszcze jedna mleczarnia. I jeszcze jeden młyn. Nie wejdzie mi tu jeszcze jeden młyn. Chyba, że mleczarnia. Nie, oboda? Nie. Czemu? Dobrze, ja zrobię, żeby to weszło. Bo ja już tutaj mam parcie, żeby to wyglądało tak jak ja chcę. To by weszło. Nie. Młyn. Dobra, macie tu młyn i się cieszyć. A tu będą ludki się budować. Oni to będą zadowoleni, że mają takie tutaj widoczki. I to jak? Już to widzę normalnie. Czekaj, nie kaps. Tylko stąd, tutaj. Dobra. To wybórz. Tutaj bambaje zaraz pomyślimy, jak one będą wyglądać. Spokojnie. A właśnie. Tak teraz pomyślałem, że tu można byłoby montować taką dużą rzeźnię. O, i tu by ładnie weszła. Wow. Chwila, czekaj.
Spodobał mi się ten pomysł. Dawaj ten. Dawaj tutaj tę rzeźnię. I tutaj ten nasz budynek naprawczy. No, prawie że idealnie wszedł. Dobra. Tutaj dajmy sobie dzielnicę już. O, proszę bardzo. Nie usuwaj. Tutaj będzie dzielnica. O, proszę bardzo. Tutaj, nie. Wy tutaj macie być tak jak byliście. Tu i tu. Dobrze, jedyne nad czym się zastanawiam, to tutaj jest taki mały kawałek, czekaj. To jeżeli sobie wyburzymy, to stąd możemy sobie pociągnąć drogę, co nie? I tutaj coś można postawić jeszcze, z tego. Tylko co? Możemy niby dać tutaj takie pole uprawne, albo rzeźnie! Jeszcze jedną tutaj. Ci ludzie mnie znienawidzą z czegoś takiego. Dobra. To też powoduje hałas, co? Okej, dobra. To trochę gorzej. Czekaj. A te fioletowe? Nie wiem, co to jest. Chyba, że po prostu młyn. Nie. Rzeźnia. Ja zastanawiam się, co tutaj logicznie byłoby wstawić. Nie no, co by ładnie tutaj weszło, tak. A tutaj można byłoby ewentualnie postawić coś innego, nie wiem. Mleczarnię. Albo... Dobra, niech będziesz młyn. Dobrze, to tak. Już tutaj niech to sobie wygląda. Aha, nie dobra. Czekaj. To trzeba przenieść i to trzeba, żeby to było... Tu. A to tutaj. Dobra, to nie, to jednak tutaj nie będzie młyna. Co za dużo, to niezdrowo. Zamiast młyna my tu sobie postawimy albo mleczarnię, albo... A nie, czekaj, tam młyn coś dawał miejsca? Albo dobra, już nie będzie tutaj młyn. Wyburzyłem i postawiłem, ja to jestem... niezdecydowany. Dobrze, tu widzę, że trzeba mi trochę biurek poustawiać, żeby trochę to wyciszyć, ale dobra, nie będzie... Ale to chyba nie będzie jakiś duży problem. Tak mnie się wydaje. Tutaj jeszcze na tym bambaju musimy pomyśleć, jak go tutaj wmontować, bo on tutaj musi być. Co nie? Mimo wszystko on tutaj musi nam kursować. Pomyślimy nad tym. W konsultacjach to społecznych rozważymy. No ma, tutaj widzę, że to mi ładnie wejdzie i tu jeszcze byś nawet zakręcił. O, idealnie. Dobrze. I tu to park można wstawić. Nie ten duży, ten mniejszy. O, dobra, dokładnie. I wtedy tutaj ten kawałek wyburzamy. Dobrze. I tak, o ile Bambaj dotąd może jechać tak normalnie, to tutaj on se zakręci. Aż tak. Dobra, nie będzie już aż... Nie, daję, trochę to jest lekka przesada. W ten sposób. Tak, bo my musimy jakoś tutaj ładnie wymanewrować nim. Albo dobra. Niech już tak skręci, jak to było przed chwilą. O, dokładnie. Bo on musi tutaj dojechać. Tak, bo normalnie bym go tutaj wpuścił, co nie w ulicę, żeby sobie jechał. I to jest pomysł. Tylko się zastanawiam z drugiej strony, czy to nie będzie trochę... Dobra, niech będzie. Niech już będzie. Czyli, że co? Stąd nie. Dobra, to tutaj sobie dojedziesz. I tu sobie wjedziesz w tę ulicę. Jakkolwiek. Tu będziesz jechać tą ulicą. A tutaj trzeba niestety trochę to przebudować. No, no, ładnie. Troszeczkę, tak? Troszeczkę. Ciup. No, kurczę, to nie o tym miał być ten odcinek. Dobra, zaraz pójdziemy do tego, co mamy się zajmować. Dobrze, tutaj i tutaj. Dobrze, idealnie. I tutaj ten Bambaj zawracał, nie wiem czy pamiętacie jeszcze. Ten Bambaj tu sobie skręci. I pod tym mostem by przejechał. Mówię, że przejedzie pod tym mostem, to znaczy, że przejedzie, tak? Ale niedobry, nie chce się słuchać mnie. To buja. Nie chcesz się droga słuchać, to ja cię wyburzam.
Nie ma takich dróg, co się mnie nie słuchają w tym mieście. Dobrze, stąd i tutaj dojazd. No, od razu lepiej. Dzięki temu tu będzie jeszcze dojazd. Tutaj. I tutaj. Nie mogę ci przerzucić. Okej. To niedobry znak. To znak, że się znowu coś przycięło. A ja nie. A już ostatnio mam trochę z tym złe wspomnienia. Że się mi tutaj coś przycina. Dobrze, dajmy sobie większy zakręt. I będziesz jechać tędy. No teraz to już nie ma wymówki. Dobrze, jeżeli chodzi o to, to ty będziesz mieć tu przystanek. Boom. I tu. Okej, okay, dobra. Rozumiem, że się rozumiemy. Tak samo będzie tutaj. No i teraz powinno być już dobrze. Tylko ten biały przystanek. A. Dobrze, rozumiem, że będziesz mi tutaj się wciskać tam, gdzie ja bym nie chciał. Nie, nie, Bambaj, ty jedziesz tędy. O, dokładnie. Ten czemu tu nie chce jechać? To jest z białą linią! Halo. Rzesz. Będę musiał zaraz się usunąć chyba. O, dobra, przestawiła się. Dobra, niech będzie już tutaj. I stąd damy sobie ścieżkę biegnącą tutaj. Dobra. Tutaj, tutaj mamy to wszystko. I stąd oczywiście tutaj dojście. Dobra. Wracając do naszego... Kurczę, jak ja zawsze mam z tym czasem problem. Dobra. Nie wiem, czemu te budynki tak dziwnie budują tutaj, ale dobra. Dobra. Tutaj. Tutaj, czemu tutaj się nie budujecie, to też nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia. I tutaj. A, tutaj to chyba Bambaj kiedyś jechał, albo nie pamiętam już dokładnie. Stąd tutaj. Tak, tu muszą być biura, tu też. I tu, tutaj dajmy sobie biurka, no i tutaj, tu była droga i tą drogę trzeba przywrócić. Tylko, że jak? Dobra, dajmy sobie w podziemie i on tutaj będzie po prostu sobie jeżdżać, co nie? Co ja tu będę dużo kombinować? Ciach, ciach, proszę bardzo. Dobra. I reszta to oczywiście ludzie. Ludzie. Budujcie się tutaj do woli. Proszę bardzo. Budować się. Co do wody jest tutaj w miarę raj. Co do edukacji to jak w całym mieście jest tragedia. Więc nic nowego, tak? Ale się budujecie, więc nawet chyba nie muszę postawiać nic tutaj. Nie da, macie tutaj z jedną podstawówkę, bo mamy trochę forsy. I dajmy sobie tu drugą podstawówkę. Szkoła średnią to mamy jedną na całe miasto, więc tu by się przydała szkoła średnia i już nie mówiąc, to tutaj jeszcze z jedna. I na razie to tyle, ludzie, dla was. Bo my tu przechodzimy do tego, czym się mieliśmy tutaj zająć od początku odcinka. Tą drogę wybuszmy. Bo to na razie tym się nie zajmujemy. To możemy sobie przenieść tutaj dowolnie. I druta dzięki temu usunąć. Dobra, stawiamy naszą rudę. Już koniec tej zabawy. Tak, tutaj, tu będzie nasza ruda, damy sobie budynek na razie tak daleko, ale dobra, macie pomysł na nazwę dla naszej nowej dzielnicy z rudą, piszcie w komentarzach, dobra, mała kopialnia odkrywkowa, składowisko piasku, zakład kruszenia rudy, wspaniale, dobrze, zaraz to sobie poustawiamy, tylko ci dam prąd, albo nie, dobra, czekaj, najpierw dajmy, żeby wydobywać już tutaj coś. Okej, okay. Widzę, że to jest inny rozstaw tych dróg. To będzie zabawa. Dobrze.
To póki co. Tak, tutaj jest na pewno ruda. Tu wszędzie jest ruda. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. Nie wiem, czy za często ich tego nie stawiam, ale dobra, już nie będzie. Ciach. I ciach. Dobra, to się nie buduje. Dalej, zakład kruszenia. Okej, dobra, co on ty... Ten budynek przetwarza wymaga rudy do produkcji towaru specjalnego, jakim jest metal. Dobrze, niech ci będzie. Tutaj będziesz mieć metal, a tu będzie składowisko. Dobrze, wspaniale. Woda. Tu po części macie wodę i prąd już wam nie muszę pociągać, bo sobie podciągnęliście. Dobrze, jak tutaj jest? Okej. Ogólnie jest lepiej, nie ma korków, ale mogłoby być lepiej. Dobrze, to możemy sobie trochę przyspieszyć. 120. Nie wiem, czy trochę nie przesadziłem, ale już niech będzie. Tu jest oczywiście standardowy problem. Tu jest plastik. I póki co jest na zrównoważony ustawiony. Potrzeba zmarłych. Co wy tutaj robicie, że potrzebny jest dla zmarłych? Podwózka. Macie tutaj z jednym, a nawet dwa. Powinna mi to pomóc. Dobrze, tutaj jest za dużo plastiku, bardzo dobrze. Zabawki. Nie to. Drukarnia, papier. Tak, tak jak mówiłem, potrzebujemy wbić kolejny poziom, żeby kupić nowy kawałek do drewna. I tutaj papier jest dobrze. I tutaj z naftą. To powinno być w innym miejscu, tak jak już mówiłem w ostatnim odcinku. Możemy sobie zwiększyć produkcję. Dobra, jak tam z czasem? 26 minuta, dobra, to całkiem jest jeszcze nieźle. Tu się to całkiem idzie. Czekaj, daj mi tutaj wodne. Pokaż mi to. Ta. Kolejne to będzie tutaj, do postawienia. Co nie? Bo na razie żaden to jeszcze nie zrzędzi, że nie ma. Tu ta trochę jest tak już w pustkowiu. No już nie mówiąc o tych tutaj. Było. Czekaj, to byłoby dobre tutaj postawić to. Było. Widziałem to. Było, jest, mamy to. Dobra, tutaj się drut ciągnął. Tu możemy sobie wyburzyć dzięki temu. A tu się podłapał, świetnie. Jakiś padł. Jakiś park, no w sumie bardzo dobrze na złoto. Macie się gapić. Dobra, tu sobie przenieśmy ten budynek w ten sposób i do ciebie podłączymy jak zaraz jakąś drogę. Dajmy sobie taką gruntową. Tak, taką ekskluzywną, co nie. I proszę bardzo. Chociaż teraz jak pomyślałem, to może czekaj, nie taką drogę. Daj, te baraki przeniesiemy sobie stąd. I drogę sobie podciągniemy stąd tutaj. Ha. O. Idealnie. Bo tu na tej drodze już jest dużo, a tak będziesz mieć szybszy wyjazd jeszcze. Dobra, tu jest naprawdę dużo tych pływających. Tuż chyba są tylko pływające. Z tego co mi się wydaje. Tak coś sądzę. Dobra, za mało surowców. Główny budynek. Co wy to macie z tymi zmarłymi? Dobra, krematorium wam tutaj też postawię z jedno. Niech już macie. Właśnie, zapomniałem. Okej, dobra, mamy jeszcze chwilę. Co nie, nasza poczta się tam w miarę jako tako rozwija. No tutaj to jest, wiadomo, tutaj to. No tutaj nie jest najlepiej. Możemy wam postawić pocztę. Dalej, gdzie jest tragicznie? U was jest problem z policją, to wiecie. To wy się tam nie liczycie. Ale co by wam tutaj... Nie, no tutaj trzeba coś postawić z tą policją. Czy małe? Dobra, tutaj chyba mały wystarczy. Dobra, niech będzie. Boi się tutaj poczta podjechać, bo jest problem z policją. Hehehe. Tutaj możemy postawić jeszcze z jakąś pocztę. Bo tutaj... Tu pamiętam, że chyba stawialiśmy. Gdzieś. Ale najwyraźniej to nie było tutaj. Dobra, niech będzie poczta. Ale trzeba postawić sortownię. I sortownia byłaby dobra gdzieś w centrum miasta, ale obok dworca. I tu mamy dworzec. I się zastanawiam właśnie. Tam. Może postawmy to, wiecie co? Tak, postawmy. Tutaj póki co.
ale to powinno nam tutaj dosyć ładnie pomóc i rozbudować. Dobra, co tam mówisz? Czekaj, pokaż to. Dobre wiadomości, że prezenty urodzinowe dla mojej babci nie zgubi się w niesortowanej poczcie. Sortowana poczta, ciężarówki, towar. Tort. Okej, okay, dobra, jak tam chcesz. Jedyne co teraz musimy jeszcze tutaj dobudować, to tutaj miejsce do zawracania. A miejsce do zawracania będzie, nie, tutaj. Niech już będzie. Tak, niestety, ale to jest akurat problem, bo gdzieś te autobusy, samochody muszą zawracać. A póki to tylko tutaj przejazd przez moje opłaty, z których jakiekolwiek tam są jakieś zyski. Dobrze, zobaczmy, czy tutaj coś jedzie. Dobrze, jadą tutaj z naszego tego i z miasta. Okej, okay, widzę, że z dużej części miasta. Bo stąd, tutaj z drugiego dworca. No i no, bez przesady, masz tam blisko dworzec, to już z niego korzystaj. Tu kolejna. I z zagranicy. Za miasta. Dobra, fajnie. To jest to, co bym chciał tutaj właśnie, żeby było widać. Dobra, informacje, pokaż mi to. Jak tam się rozbudowujecie? O, zobaczcie, tu jest teraz farminka widzonosza. Hehehe. Dobrze. Tutaj to jest. Mamy rudę i metal. Nic nie wydobywamy póki co. Celoton póki co jest. Okej. Okay. Dobra, jak tam sobie chcesz. Ale tutaj w magazynie jest coś już. No dobra, niech będzie. A ten cały czas potrzebuje. Ej, no niech coś do niego podjedzie. A, okej, okay, dobra, z daleka jedzie. I tu widzę, że może być mały problem z zawracaniem. To możemy im tu trochę pomóc. Zresztą bardzo, tu sobie zawracajcie do woli. Tak, bo tutaj... Z tym to zawsze jest problem. Takie ja mam dziwne odczucie. Swojego tutaj jest to skrzyżowanie takie trochę spodne. A wy to co mi zrzędzicie? Brak wystarczających liczby kupujących. No i właśnie tu jest ten problem, że my mało za mało tych mąk i tego wszystkiego robimy. Brak wystarczających liczby kupujących mąki? Co? Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Czekaj, to by znaczyło, że piekarnia nasza musi jeszcze szybciej wyrabiać teraz. Mamy 120, dobra, dajmy sobie 130. Niech będzie, jak tam chcecie. To my tutaj możemy sobie trochę, czekaj, rozbudować tą naszą linię produkcyjną. I czekaj, czego my tu mniej produkujemy? Pokaż mi tu, farmy. No to, tu rzeczywiście jest pełne, pokazuję. Mąki cały czas jest mało. Mąka, 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 mąka. Dobra, niech będzie już ta mąka. Mąka, 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 mąka. No i jeszcze z jedna mąka. Dobra, niech to działa. Wodę wam tutaj dostarczam, proszę bardzo. Tak się zastanawiam, bo chciałem tutaj jeszcze tą naszą ropę rozpocząć, ale jest 33 minuta odcinka. W sumie, to można by tu zacząć. Przygotowywać chociaż. Dobra, może od tego zaczniemy. Ciach. To usuniemy. Nie. I tutaj. Tak, ja pokaż mi tu, gdzie jest ropa. Oj, tutaj jeszcze też. Dobrze, tu i tu i tu. Dobrze, nie, tutaj handel ma zostać. I teraz tak. Tu się to wyburzy. Tu będzie teraz budynek handlowy. Bo musimy to wyciszyć jeszcze, co nie? Handel. Handel. Dobra. Tu tak samo. Handel. To i co? I tutaj, czekaj, było. Nie. Dobra, już niech będzie. I tu sobie to usuniemy. Handel. Tutaj. Dobra. W miarę to jakoś tam ustawiam. I tutaj handel. Dobrze. To powinno, bo jest w ogóle duży popyt na handel, ale na razie tym się nie zajmuję. Dobrze, to jeszcze jedna nazwa dla nowej dzielnicy na ropę. Co wy na to? Czekaj. Nie. A.
Jak ja tam sobie ten budynek. Kurczę, on jest taki duży? Tak, on jest taki duży. Czekaj, tak, to jest budynek główny. No dobra, no cóż. Postawmy go sobie tak tutaj jakoś bokiem. Czekaj, czekaj, czy tutaj jest nasza dzielnica z ropą? Jest, okej, okay, dobra. Bo nie chcę też tego tu budynku jakoś tak wstawić. Czekaj, 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 możemy tutaj w sumie drogę jakąś zbudować od tego. Żeby tutaj od razu to jakoś ten budynek się ładnie nam tutaj wbudował. Nie, nie, nie. O, albo na przykład tutaj, od tej drogi. Co ty na to? Nie można zbudować na wodzie. A to jakiś jest problem wielki. Człowieku, tu wiesz ile budynków się topi w tym mieście? Takie coś to dla mnie nic nie znaczy, ale dobra. Jesteś ponoć ropa, więc... A ropa to pieniądze, więc... Coś tam dla ciebie zrobię. Masz. No, świetnie. Już się dogadaliśmy. Dobrze, mamy naszą kolejną dzielnicę na ropa. Okej, okay, aktualnie nic nie robimy. Tak, kto by się domyślił? Tutaj sobie dajmy wodę. Pociągnijmy póki co. Tutaj. No tutaj to wszystkie te wyspy będą tak na ropę póki co. Dobrze, ale na razie z tego co ja tutaj widzę, to jest tu trochę rzeczy, które można wydobywać w inny sposób. W ogóle tą drogę trzeba będzie puścić tak i tak tutaj. Ta, bo nie możemy jej tak tu puścić. Żeby tutaj sobie jeździło na tą środkową wyspę, bo na środkowej wyspie to będziemy głównie wydobywać. Dobra, czekaj, dajmy sobie na razie ten szyb. Jeden. Drugi szyb. Nie chce mi wejść tak jakbym chciał. Dobra, dajmy sobie ten mniejszy. Proszę bardzo. Tak, tu się to powoli będzie działo. Kolejną rzeczą, bo tu będą te oczywiście wszystkie budynki typu piaskarnia i takie tam. Tu sobie damy drogę. O! Patrzcie, już osiągnęliśmy... Czekaj, 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 co to jest? Produkty przemysłu budowniczego. Tartak. A, to jest nasza ruda. Tak się zacząłem zastanawiać. Plus 4 wydajność, zanieczyszczenia minus 10%. Baraki dla pracowników, fabryka wydobów stalowych, huta szkła, składowniska i mała kopalnia podziemna rudy. Dobra, ale tym się teraz już nie będę zajmować. My się zajmijmy tym. Dobra, tu jeszcze sobie to postawimy. I jakieś zbiorniki. Dobra, te są trochę duże. Mamy coś takiego, czekaj. Jaką to ma pojemność? 500. To ma 400. To ma 600, okej. Dobra, dajmy sobie to tu. Póki co. I się zastanawiam, czy tutaj jest sens. Dobra, dajmy sobie tu plastik. I coś takiego. No póki co, wiecie co ludzie, no wiem, tu będzie dla was głośno i w ogóle. I nie fajnie. Ale no cóż. Pieniądze same się nie robią. Tak to mogę powiedzieć. Dobrze, ja tylko tutaj zakończę sobie ten odcinek jakoś w miarę. Czyli tak, tutaj na pewno będzie jechać ta nasza droga. To jest ta wyspa strasznie wysoka, kurczę. No, czekaj, po pierwsze to... I to miało być gdzieś stąd. Dobra, możemy sobie tu zrobić na taką wysokość. Tak, nie, w dół. O, dobra. Tutaj jakoś to sobie dojedzie. A tutaj musimy sobie zrobić niestety jakiś zakręt. Ostry zakręt. Raz, dwa, trzy. I tutaj... Nie, tutaj nie ma... Tu nie ma tak łatwo, spokojnie. G. Dobra. Tak. Tu zrobimy sobie to w ten sposób. Oj, to nie jest dokładnie tak, jakbym to chciał, żeby to było. Czekaj, stąd, tu. No, już prędzej. Dobra, niech będzie. Tu się nie zrobiły skrzyżowania? Nie, dobra. I stąd, bo to nie jest koniec oczywiście.
Czekaj, pokaż mi jak tutaj z ropą. Okej. Na tej wyspie jakieś takie pseudo budynki można wmontować. Dobra. I tutaj będzie dalej się to ciągnęło. Dobra, mniej więcej rozumiem. To dajmy tutaj jakoś, no tam wyżej już na tą wyspę. Dobra. I tu damy sobie na razie coś takiego. Okej. Dobra, niech to tak sobie na razie tutaj wygląda. Tu dajmy sobie na razie taką główną drogę. I tu będą nasze składy, jakieś tam fabryki i Bóg wie co. Czyli tutaj sobie tą wyspę musimy wciągnąć. Co nie? I czekaj. Okej, nie chcę mi tutaj to dobrze pokazać, odsurować. I tutaj to całe, to jest ta ruda. Ta ropa. O, dokładnie. Tutaj to jest to. Dobrze, to powinno tak w miarę tu wyglądać dobrze już. Taką mam nadzieję przynajmniej. Dobra, to tak. Ty na razie nie masz składu. Tutaj to się póki co zaczyna powoli zapełniać. Tu wstawienie tak wielkiego budynku graniczy z cudem. Nie ukrywajmy się. Takiego to jeszcze bardziej. I tu tą wyspę niestety trzeba bardzo, ale to bardzo zepsuć. No, czekaj, jak tam zagadek? Okej, 41 minuta, dobra, kończymy już. Dajmy tu sobie coś takiego. Wiem, zepsuliśmy wygląd tej całej wyspy, ale no sorry. Sorry. Daj to coś takiego. Dobra. No i odtąd byśmy sobie... Czekaj. Możemy wam ludzie... Niedobrze wam było? Macie. Tutaj będzie. Proszę bardzo. Daleko, dalej od was. Tutaj już nie powinniście zrzęcić. W ogóle. Właśnie, ta wyspa też tutaj cała będzie. Czekaj, o tej wyspie zapomniałem. Czekaj, tutaj jest obagudnie jakaś topa. Ej, jest! To tutaj nie wiem, czy ta droga nie będzie jechać jeszcze prosto. Coś w tym jest. Czekaj, czy my możemy ten budynek przenieść tak trochę... Okej, możemy. Dobra, świetnie. I czy tutaj... No tu się zastanawiam, czy tu jest sens zbudować ten duży skład. Bo on tu by się chyba przydał. Tak. No, to jeszcze dajmy tutaj ten duży skład. I tyle, i już kończymy, tak. Żeby nie było, że tutaj przeciągam w nieskończoność te odcinki. Tylko tutaj to sobie tak zrobimy, żeby to w miarę wyglądało. Tutaj. Dobra. Powiedzmy, że to... I stąd... Kurczę. A chciałem tu tak ładnie tą drogę puścić. Sorry, musisz się przenieść jeszcze dalej. A, dobra, da się. Świetnie. Świetnie, że idziesz na mój kompromis. To dobrze. Nie będziesz mieć problemów ze mną. A to wiesz, to się przyda, tak? W twoim biznesie. Dobrze żyć z burmistrzem. Dobra, no i tutaj. I tutaj. Póki co, takie wielkie drogi póki co to puściłem. Prawdopodobnie później tutaj to wszystko zmniejszymy do tych małych. Żeby tutaj nie było po prostu takich problemów. Słynnego możemy to w sumie nawet zrobić teraz. A tu chcę, żeby po prostu to wszystko się rozjeżdżało, co nie? Okej, daj to. O! Może i nawet lepiej tak będzie. Prąd. No prąd to tak, tutaj może być problem z prądem. Ale poza tym to powinno być całkiem cacy. Dobrze. Budaki, czekaj, czy tu budaki by weszły? Weszłyby te budaki. Budaki wejdą, tak? Ja to mówię, one tutaj wejdą. No, proszę bardzo. I jeszcze budaki tutaj weszły. Tutaj jako takiej ropy chyba nie było, czekaj. Tak, tu nie ma jako takiej ropy. Dobra, ale to byłoby na tyle, czekaj. Pokaż, jak tam wy się rozbudowujecie. Okej, na razie musicie więcej wydobyć, a wydobywacie póki co tylko na lądzie obok tych frajerów. No trochę tutaj rzeczywiście może jest to w wodzie, ale no ja tam bym nie zrzęcił. Jakoś ciemnodrówki razem sobie mogą jeździć w wodzie, tak? Więc jak dla mnie non problemu. Dobra. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek, tu sobie tylko zerknijmy jak tam kasa dla wizynosza jedzie. Dobra, ładnie na plastiku zarabiamy, okej.
Wy tutaj, tak, to widziałem, wbiliście kolejny poziom, którym się zajmiemy już jutro i będzie można szkło robić. O, bardzo, bardzo fajnie. I tu widzę, że zaraz, czekaj, co? To jesteście wy? Tak. A dobra, myślałem, że zaraz widzicie to kolejny poziom. Nie, już, już. Uff. No i nasza farma, nad którą zaraz będę musiał się tutaj zająć po prostu, żeby to jakoś tam w miarę działało, a nie tak jak teraz, że tutaj jest taki wielki korek i jest za mało, no widzicie czego jest za mało. Tak. I to drugie też tutaj gdzieś montuję. Znaczy, czemu to jest taki długi korek? Gdzie wy jedziecie wszyscy? Aha. Aha, okej, dobra, chyba trzeba mnie tym mody zainstalować w końcu, bo to jest tragedia, żeby taki długi korek był tylko i wyłącznie do wjazdu tutaj. Nie, dziękuję. Dobrze. Jeszcze raz, tak jak mam nadzieję, że wam odcinek się podobał. Jeśli tak, możecie zostać łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. 45 minut, ja to mam problem z tym odcinkami, nie. Muszę coś już zrobić z tym, żeby to tak długo nie trwało. Już kiedyś to mówiłem o tym, ale... Dobra. Cześć!